my! Takie obozy zimowe to najczęściej głównie praca nad motoryką, nad przygotowaniem fizycznym. Mało grania w piłkę. Chyba nie z wielką chęcią wyrusza się do Pogorzelicy. Wyruszam z bardzo wielką chęcią, bo już nie mogliśmy się doczekać, kiedy zaczniemy tą ciężką pracę. Ale wracając do początku pytania, to czasy też się troszeczkę zmieniają. Już tendencja jest troszkę inna. Na pewno więcej będziemy z tą piłką trenowali. Nie będzie takiego suchego biegania, suchego robienia siły. Myślę, że wszystko będzie wykonywane na boisku, z piłkami, w grach, ale na pewno będzie to bardzo ciężka praca. Już w środę pierwszy sparing. Flota to drużyna, z którą po letnim okresie przygotowawczym przegraliście. Chcielibyście się odgryźć? Wiadomo, że to tylko sparing, ale jednak. No myślę, że ten sparing będzie traktowany bardziej jako jednostka treningowa. Wszyscy zagrają, podejrzewam, po 45 minut. No nie podchodzimy do tego tak, że chcemy się w flocie odgryźć, bo wiele razy byśmy musieli się odgryzać. Pamiętamy, jak wyglądała historia naszych spotkań z nimi w pierwszej lidze. Sięgając pamięci, to wygraliśmy z nimi to najważniejsze u siebie, które w ostatecznym rozrachunku dało nam również awans. Rundę jesienną można zapisać jako taką rundę rozpędową. Teraz wiosna będzie należeć do Bartka Ławy? No mam nadzieję, że ominą mnie kontuzje, że będę zdrowy, że w 100% przepracuję okres przygotowawczy, to wtedy o swoją formę na pewno nie będę się bał. Bardziej oczekiwany jest jednak obóz w Turcji. Który raz już w Turcji będziesz? No nie pamiętam, na pewno około 20. No myślę, jakbym to policzył, to 20 jest na 100%. To jest tak dobre miejsce do treningów akurat zimą, dlatego tyle klubów polskich jeździ tam? No nie tylko polskich, tam jeździ cała Europa Wschodnia, można powiedzieć, ci co nie rozpoczęli, czyli Polska, Rosja, Ukraina i wszystkie kraje nadbałtyckie wybierają się właśnie tam. Panuje optymalny klimat zbliżony do tego, w jakim będziemy rozgrywali tą rundę wiosenną, czyli taką naszą wiosnę, no wczesną wiosnę, to tam takie warunki właśnie w tej chwili panują, boiska są bardzo dobre, pogoda umiarkowana, dlatego przyjemnie jest tam trenować. Pamiętasz jeszcze czasy, kiedy pakowałeś rzeczy do autokaru? No, pamiętam. Można powiedzieć, że całą swoją przygodę człowiek pamięta prawie dzień po dniu. No ale takie są koleje rzeczy. Na początku zaczyna się od pakowania, później od przychodzenia na ostatnią chwilę.